Dla naszych polskich czytelników chciałbym odpowiedzieć na pytania, jak trenować szybkość w wrestlingu. Powiem tak, że to jest bardzo trudne pytanie i prawdopodobnie za jeden cykl, za jeden filmik tego się nie uda pokazać. Natomiast postaram się powiedzieć o takich prostych zasadach, wedle których nasza wrestlery z zagranicy, bliskiego i dalekiego zagubieża, trenują prędkość. Przede wszystkim prędkość nam jest potrzebna dla dwóch powodów. Przede wszystkim osiągnąć podczas ataki pozycję wygraną, czyli pozycję 45 stopni od kąt między stolem a przedramiem przeciwnika. I szybkość praktycznie w wielu ćwiczeniach decyduje o tym, czy ty wygrasz, czy nie. Otóż z reguły ćwiczenia na szybkość musisz wykonywać najpierw pod swój rozkaz. Czyli na przykład ustawiasz się zawodnikom i dzisiaj na przykład walczysz, chcesz porobić ćwiczenie na górę. Czyli każdy ruch mówiąc po ciebie. Ready, go, ready, go, ready, go, ready, go. I mało tego, te ćwiczenie musisz wykonywać dokładnie, bo same takie, wiesz, tam ruchy, oni praktycznie nic nie dają. Tu musisz po prostu sobie zakodować ten pierwiczny ruch, który chcesz wykonać. Ready, go, ready, go, ready, go, ready, go. Co decyduje o szybkości? Przede wszystkim zwróćcie uwagę kiedyś podczas walki, że niektóre zawodnice, szczególnie zawodnice z Rosji, oni utrzymują przed walką luźną rękę. Właśnie to decyduje o tym, że ten zawodnik będzie startować bardzo szybko. I to, żeby będziecie się przypinać, to on, startując z luźnej ręki, z luźną ręką, wykonuje zawsze ułamek sekundy szybciej ruch, jak wykonacie wy. Czyli on ustawia się, on ustawia rękę prosto i teraz wy nie wiecie, czy on będzie walczyć w hak, czy górą. Wy natomiast przepinacie się pod hak. Łukasz przepina się pod hak. To jest, czyli przepina się. Czyli Łukasz przypięty jest pod hak, widać, że opuścił dłoń trochę niżej. Palce ustawiam na moje zgięcia nadgarstka. I u mnie de facto jest możliwość wystartować jak z nim w hak, tak i górą. Wiedząc o tym, że on naciąga wasze palce, czyli naciąga, nie? Sędzia oczywiście zawsze ustawia was tak, że nadgarstki będą proste, jak u mnie, tak i u niego. Ale ja mam większe szanse wykonać ruch w każdym kierunku, bo ja zawsze to mogę zrobić w ten sposób, czyli szybciej od niego. Jak on ma jeszcze raz przepiętą rękę, ja zawsze mogę zrobić to w ten sposób. On tego nie może zrobić. Jak mam napiętą rękę, szczególnie w tym miejscu, które chcę uderzyć, nigdy nie wystrzelę. Trzeba szukać, że przypinasz na przykład palce, rozumiesz, na górę, tak jak teraz, a uderzasz zawsze musisz w to miejsce, gdzie nie masz napięcia. Ponieważ z naprężonej ręki bardzo ciężko wychodzą starty na szybkość. Wiele zawodników, takich jak Jonon Czesku, on nigdy nie przepina swoją rękę na starcie. Natomiast jego ruch podczas komendy ready go jest taki błyskawiczny, że wiele zawodników zobaczyli, że samym jednym tylko ruchem on mógł przybijać rękę Johna Brzęka podczas wendety w Bułgarii w 2006 roku. Otóż jeszcze raz powtarzam. Najpierw dajecie sami sobie rozkazy na ruch. I ten ruch, który chcecie wypracować, czyli ruch albo na górę, albo w dół, albo na siebie, albo ściąganiem na siebie na szerokich grzbietów. Wszystko to zależy od tego, jaką technikę będziecie wybierać. Natomiast, żeby idealnie dopasować swój impuls przekazywaniu mięśniu do tego ruchu, musi ten rozkaz albo tą komendę dawać wasz sparring partner bądź osoba, która stoi na zewnątrz w postaci sędziego czy co i mówić tą samą komendę ready go. I tak Łukasz mógł teraz komendę ready go, ja będę starać się wykonywać ten ruch, powiedzmy,
ruchem na siebie, nie? Ready go! 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 Czyli ruch wykonuje się na rozkaz swojego partnera. I to jest idealne warunki do tego, żeby wykonywać ten ruch. Jeżeli ktoś mówi, że generalnie najlepiej to wykonywać na gumie bądź na jakimś małym obciążeniu, nie do końca prawda. Chociaż gumą też można wykonywać ten ruch. Z tym, że znowuż taki, ty wykonujesz ten ruch i sam sobie musisz dawać ten rozkaz. A to jest bardzo ważnym czynnikiem, że człowiek zewnętrznie tobie przekazuje ten sygnał, a ten impuls musi postąpić od mózgu do twoich mięśni poprzez sygnał, który podaje sparring partner. Bo sparring partner zawsze może powiedzieć ready, go! Ready, go! Ready i ty już on go! I to jest bardzo ważne, żeby te odcinki komendy były różne. Krótki, średni i długi. Dlatego, że podczas pojedynku na różnego rodzaju zawodach, szczególnie zawodów międzynarodowych, sędziowie nie mają jednolitego standardu wypowiedzi komendy ready go. I dlatego niektórzy trafiają w taką sytuację, chwilę, ale ten, on powiedział zrobić za szybko. Bądź on mówi ready, ty startujesz, dostajesz faul, było uprzedzenie. Dwa takie fauli i jak ci mówię, walka przegrana. Zwróćcie na to uwagę, że szybkość postarać się wykonywać ze sparring partnerem, przy tym sparring partner musi powiedzieć wam trzy różne komendy. Ready, go! Ready, go! Ready, go! I na takie komendy musicie próbować startować.